Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda. Witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Magdalena Lasota, radna Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Pani radna, najpierw o wizycie wojewody. Wczoraj chciałbym porozmawiać. Wojewoda przyjechał do radomskiego szpitala tymczasowego i powiedział, że wszystkie trudności, które były z uruchomieniem tego szpitala zostały pokonane. Nawet, zacytuję pani słowa wojewody, informacje przekazywane przez władze Radomia po wydaniu, przez Ministra Zdrowia decyzji w sprawie zawieszenia dyrektora nie są zgodne z prawdą Radomski Szpital również był zobowiązany do prac organizacyjnych dotyczących utworzenia szpitala tymczasowego, a nie jak twierdzą władze miasta tylko i wyłącznie totalizator sportowy. No to ja się pytam, których decyzji dyrektor Pacyna nie chciał wykonać jak to się stało, że w ciągu trzech dni czy tam kilku dni udało się już wszystkie sprawy załatwić? Panie redaktorze, to jest ciąg dalszy kłamstw, wprost tak powiem, i nieścisłości, które przekazuje pan Wojewoda. Pan Wojewoda na tej konferencji wczorajszej również powiedział, że wydał decyzję w listopadzie i podjął taką decyzję, że w listopadzie, według niego, już ten szpital powinien być otwarty. Więc proszę mi teraz powiedzieć, decyzja w listopadzie i szpital otwarty w listopadzie. No przecież to są zdury. Niesamowite, jak się tego słucha. Kolejna rzecz, odwołanie pana dyrektora Pacyny, zawieszenie 10 marca. Dwa dni przed tym, jak miał być otwarty, miał być zaznaczam otwarty szpital tymczasowy, co zarówno pan minister Niedzielski, jak i pan wojewoda doskonale zdawał sobie sprawę, że ten termin będzie nieaktualny. Więc co zrobić w tym momencie? Jaką decyzję podjął? Oczywiście zawiesił dyrektora Pacynę, bo kto jest winien według ministra Niedzielskiego i pana wojewody? Oczywiście dyrektor Pacyna. My wyraziliśmy już swoją opinię i pan prezydent Witkowski na temat właśnie decyzji podjętej przez pana ministra Niedzielskiego jaki sposobu, w jaki to zrobił bo e, proszę zwrócić uwagę że pan minister Niedzielski jest według mnie w tej chwili politykiem e, dlatego że No trudno się dziwić minister powinien być politykiem. No e, i taki nie dlatego że tutaj to powinien być tylko i wyłącznie ministrem który dba o to żeby w pandemii umierało mniej Polaków niż umiera. E, nie zwrócił się do prezydenta Witkowskiego nie uprzedził go takiej decyzji, mimo że szpital jest przecież nasz miejski. Ja chciałam się jeszcze, jeżeli Pan pozwoli, Panie Redaktorze, odnieść jeszcze do sytuacji, która miała w poniedziałek na sesji. Przed sesją. No, no właśnie, jeśli, jeśli chodzi o tą sesję, to radny Podlewski wczoraj zarzuci, zarzucił państwu, że panikowaliście. I yy, jestem ciekaw, po co w ogóle była ta sesja, skoro i prezydent. Yy, mogliście się państwo spodziewać, że radni nie będą przeciw, a prezydent i tak się odwołał od decyzji ministra. No nie do końca mogliśmy się spodziewać, dlatego że my od samego początku po pierwsze nie zgadzamy się z zarzutami, które ma postawione pan Pacyna w decyzji pana ministra. To jest jedna kwestia, więc mamy taką możliwość jaka, jako Rada Miejska podjęcie uchwały i złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I tak chcieliśmy zrobić, żeby to sąd zadecydował, czy te zarzuty, które są postawione w decyzji przez ministra mają pokrycie w faktach rzeczywistości. W według nas one wszystkie są, no tak, ale przepraszam użyję takiego słowa, naciągane i yy wiele yy sformułowań w tej decyzji jest po prostu yy nieprawdziwe. Ale spodziewaliście się państwo, że radni PiSu zagłosują przeciwko ministrowi z PiSu? To już nie o to chodzi. My, jako radni Koalicji Obywatelskiej, musieliśmy zrobić to, co uważamy za stosowne i to, co, na co prawo nam pozwala. I byliśmy bardzo ciekawi, jakie argumenty podniosą radnie Prawa i Sprawiedliwości. I właśnie tutaj, jak Pan mi pozwoli, to odniosę się do właśnie polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tym samym dniu, kiedy była właśnie sesja, zwołali konferencję prasową, apelując, żebyśmy wycofali, ten projekt uchwały i apelując żebyśmy nie używali polityki jeśli chodzi o zdrowie mieszkańców. A co się takiego wydarzyło na tej konferencji? A mianowicie to, że wychodzi pan minister Suski i nawet jednym słowem się nie odnosi do sytuacji zdrowotnej w Radomiu, do sytuacji szpitali, a odnosi się tylko i wyłącznie personalnie do prezydenta Witkowskiego, zarzucając mu mnóstwo rzeczy. Oczywiście yy, Politycznie zupełnie nic niezwiązanych ze zdrowiem. Czyli nie, nie, nie. Radny Podlewski, przewodniczący mówi, nie, nie, my nie politykujemy. Taki samy, sam apel wystosował do, do nas jako radnych Koalicji Obywatelskiej na sesji. Dużo było gości zaproszonych na sesję, ale nie było nikogo z Ministerstwa Zdrowia, a liczyliśmy na to, że jednak ktoś od ministra niedzielskiego będzie. Nie było nikogo. W swoim wystąpieniu pan minister Skurkiewicz. Apeluję do prezydenta, że jego głównym zadaniem, które nakłada na niego ustawa o samorządzie gminnym, to jest dbanie o zdrowie, zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców Radomia. Tylko jak ma to robić prezydent na dzień dzisiejszy, kiedy jest ustawa covidowa, jeden wielki worek, który tak naprawdę daje możliwość zarówno wojewodzie, jak i ministrowi do podejmowania decyzji rozporządzeniem. Takie, na które prezydent kompletnie nie ma wpływu, czyli y, Wojewoda decyduje o tym, jaki ma być szpital, ile ma być łóżek, odwołują dyrektora bez konsultacji z panem prezydentem. No więc w tym momencie. Okay, ja Jakie rozumiem, możliwości rozumiem ma prezydent, trudność, w której się znajduje prezydent w takiej sytuacji? Ale, ale zastanawiam się, czy ten wybór chciałbym wreszcie usłyszeć na to odpowiedź? Pytam o to polityków, zarówno platformy, jak i prawa i sprawiedliwości. I żadna ze stron nie jest w stanie mi wytłumaczyć, jakich decyzji. Nie chciał wydać dyrektor pacyna, ewentualnie jakie konkretne, nie ogólne, tylko konkretne zaniechania były ze strony dyrektora pacyny. Jak to się stało, że w te trzy dni można było te decyzje, nie wiem, wprowadzić, zmienić? Czy to kwestia była podpisania jakiegoś wniosku, pisma, nie wiem, skierowania większej ilości osób do jakiejś pracy? Bo tego kompletnie nie wiem. Co konkretnie było przeszkodą w uruchomieniu szpitala tymczasowego? Panie redaktorze, ta decyzja, to było przykrycie nieudolności, yy, tak naprawdę, yy, no to, to za transportowego. No nie boję się tego powiedzieć, wprost tak było. Dlatego, że my wskazaliśmy lokalizację jako samorząd w listopadzie. Nie można było oddać budynku w użytkowanie totalizatorowi sportowemu jeszcze w listopadzie, ponieważ, czyli mówią o tym nowym centrum rehabilitacji, ponieważ odbiory jeszcze nie były zrobione. My stracilibyśmy gwarancję u wykonawcy, jeżeli zrobiłby dyrektor to wcześniej, naraziłby się na koszty i szpital na koszty, no, czyli tutaj no, to było absolutnie niemożliwe. To jest jedna kwestia. Druga kwestia była taka, że u, była umowa Umowa między szpitalem a totalizatorem sportowym. Umowa, która y, zawierała y, zapisy, których również pan dyrektor Pacena nie mógł zaakceptować, ponieważ y, ogrom kosztów totalizator sportowy przyrzuciłby na szpital i to na dyrektora Pacena. No właśnie nie tutaj o to wcześniej. chodzi. Nie sygnalizowaliście wcześniej, że jest problem po stronie. Był... Były, były prowadzone negocjacje przez ten czas, a jednocześnie był wykańczany budynek. A nie wyszliście Państwo za bardzo na tych negocjacjach jako politycy platformy? Panie redaktorze, wszystko szło zgodnie z planem i z harmonogramem. Pan Wojewoda też zmieniał decyzję w międzyczasie z listopada na grudzień. My, jako Rada Miejska, w styczniu na sesji nadzwyczajnej przekazaliśmy tutaj, jakby wyrażaliśmy zgodę na przekazanie budynku rehabilitacji na szpital tymczasowy. Także to wszystko szło swoim torem. I w momencie, kiedy 12 lutego pan wojewoda taki termin określił otwarcia szpitala, szpitala tymczasowego ten termin Okazał się, no, jeszcze nierealny, ale to nie z winy dyrektora. No, to trzeba było przykryć to, że wszystko się przedłużało. Mało tego, przecież nie było wyposażenia. Wyposażeniem również był zobowiązany zająć się totalizator sportowy. Część wyposażenia szpitala tymczasowego była z Agencji Rezerw Materiałowych, a część totalizator sportowy sam kupował. sam kupował. I tu jeszcze znowu jest taka ostatnia kwestia niedoprecyzowana co z tym sprzętem się stanie, bo tego nie ma zawartego, my nie mamy zapewnień, mm -hmm. że ten sprzęt zostanie na wyposażenie szpitala. Się o to zwrócić. Więc, administ... Osłownie, już ostatnie bo zdanie, nie tak, nie tak, już ostatnie zdanie. No i teraz, y, proszę zobaczyć, jak to wygląda śmiesznie. Wychodzi y, wojewoda, i mówi, że no teraz o to, jak już nie ma pana dyrektora Marka Pacyny, no to w trzy dni otworzyliśmy szpital. Przecież to, co pan dyrektor Pacyna przygotował, to właśnie on przygotował ten stan, który mamy obecnie. Ja jeszcze tylko, my osobiście przeciwko obecnemu pełnomocnikowi, panu Cieślikowi, nic nie mamy. To nie było to, że my jego atakujemy. Po prostu no, został wyznaczony przez ministra pełnomocnikiem i teraz zastępuje pana, pana Marka Pacynę. Ale no, też no, jest to śmieszne, jeśli, jeśli pan wojewoda, urzędnik państwowy wychodzi i mówi, że teraz oto w ciągu trzech dni dzięki nowemu pełnomocnikowi został otworzony szpital tymczasowy. To na koniec jeszcze chciałem zapytać o park Józefa Ruzika. Na Glinicach do czwartku miasto czeka na oferty, jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji. Jakich zmian państwo oczekujecie w tym parku? Co ma się o, zmienić? Zmiany, zmiany, ma zmiany będą ogromne. To jest stary, ze takim z piękny park na powierzchni pięciu hektarów. Który z lat 60. był tworzony. Tak, chyba do dzisiaj ma być rozstrzygnięty przetarg na dokumentację kosztorysową i odnośnie tego parku. No, ma być dużo ma być boisko wielofunkcyjne ma być górka. Saneczkowa z takimi torami profesjonalnymi. Ma być monitoring, kławeczki, no, mnóstwo, mnóstwo sprzętów. Także myślę, że rewitalizacja kolejnego parku to będzie naprawdę dla mieszkańców Glinic bardzo niesamowitą sprawą. wystarczy i... pieniędzy w budżecie miasta, żeby to zrobić? Zrobimy, oczywiście, że zrobimy. A sytuacja. Nie pierwszy park jest rewitalizowany. Nie, oczywiście, tylko że do tej pory nie mieliśmy pandemii, nie mieliśmy takiej sytuacji krytycznej, jeśli chodzi o Finanse miasta. Kolejny lockdown do 9 kwietnia, to znowu odbije się na, na budżecie. No odbije się niestety się odbije, ale to też nie jest tak, Panie Redaktorze, że tego budżetu nie ma i że usiądziemy i nie będziemy nic robić mimo tak trudnej sytuacji, no bo miasto musi funkcjonować i musimy realizować podjęte zadania i inwestycje, na które chciąży. Obowiązek taki na prezydencie i na nas. Także nie możemy usiąść założonymi rękami i nic nie robić mimo pandemii. Miejmy nadzieję, że ten program szczepień narodowy ruszy w końcu, bo to, tylko to nie w tym ruszył? Jest, ruszy skopyta, tak to nazwę hmm. dlatego, że jest tak wolno, idzie ten program szczepień jest taki bałagan jest takie niedoinformowanie że tutaj niestety mam ogromne obiekcje co do szybkości tego programu szczepień. Jesteś, jesteśmy naprawdę gdzieś na, na, na szarym końcu. Stawiamy kropkę tutaj w tym miejscu. Magdalena Lasota, radna Koalicji Obywatelskiej była moim państwem gościem. Dziękuję bardzo. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.